Cześć dziewczyny, witam się w kolejnym filmie. Szaruwa za oknem, więc dzisiaj umilimy sobie czas. Nową serią mierzymy. Wiem, że taką serię lubicie, ponieważ na bieżąco inspirujecie się na sezon, na przykład teraz zimowy. W związku z tym pokażę Wam oczywiście kurtki, buty, botki, swetry, spodnie. No i oczywiście nową biżuterię od marki MAC, ponieważ pojawiła się nowa kolekcja. Także standardowo pokazuję Wam zawsze nowości, jak to na mnie wygląda, bo często macie odniesienie, jeżeli macie podobny rozmiar do mnie, czy też większy, to wtedy wiecie po prostu, jaki kupić. No i oczywiście gdzie, ponieważ postaram Wam się w linkach na dole dać namiary na te rzeczy, tak, że będzie nowy płaszcz. Słuchajcie, będzie się działo, także przygotujcie sobie coś do picia i zaczynamy. Idą święta, lubimy dodatki, w związku z tym pokażę Wam piękne kolczyki, które myślę, że umilą każdą Waszą stylizację i właśnie tego blasku mi brakowało w ostatnich moich jakby strojach dnia, ponieważ miałam zawsze blaszki, które są świetne na co dzień, natomiast czasami brakuje tej właśnie cyrkonii, jakiegoś rozbłyszczenia tej stylizacji i właśnie tutaj pojawiła się nowa kolekcja, właśnie która ma w środku cyrkonię i to bardzo ładnie wygląda przy klasycznych stylizacjach, przy eleganckich. Zobaczcie, ja mam dzisiaj zwykły taki basicowy t-shirt, notabene, które bardzo lubicie, Zalando, Even Good, to jest taki dwupak, czarny i biały, to jest jakby taka też od razu hiszpanka, w związku z tym ona ładnie się trzyma i w ogóle nie roluje, co jest ogromnym plusem przy takich bluzkach, bo wiecie, czasami założymy, ładnie to wszystko wygląda, zdjęcie zrobione, a później dojdzie wszystko do góry, także ona jest bardzo wygodna. No i właśnie propos takich kolczyków, świetnie to się prezentuje, zobaczcie, naprawdę, robi robotę, zwykła cyrkonia i naprawdę tak jakby rozpromienia naszą stylizację. Jeszcze są też takie w najnowszej kolekcji kolczyki z gwiazdkami, jeżeli lubi się taki motyw, to gwiazdki, słuchajcie, też świetnie Wam uzupełnią stylizację, coś się więcej dzieje. Natomiast jeżeli lubicie klasyki, to zwykłe takie wkrętki okrągłe, myślę, że Wam umilą stylizację. To jest, słuchajcie, bardzo fajna rzecz, takie proste, basicowe kolczyki. Ja uwielbiam nosić, mam je zawsze i wiecie, że blaszki to jest mój hit, także też Wam podlinkuję. Są rewelacyjne i praktycznie za każdym razem, kiedy je noszę w filmie, pytacie, skąd mam kolczyki. Ostatnio w ogóle pojawiło się dużo pytań odnośnie tych kolczyków, skąd, że tak ładnie wyglądają, elegancko, w związku z tym postanowiłam też dodać je do serii Mierzymy, żebyście zobaczyły na bieżąco, ale jeżeli macie ochotę zaszaleć, to zobaczcie te piękne krzyże. Powiem Wam, że na początku, jak je zauważyłam na stronie, to mówię duże. Nie wiem, czy nie będą za duże, jakie przymierzę, ale słuchajcie, jak założyłam je na ucho, to naprawdę bardzo fajnie wyglądały, także cieszę się, że je mam, ponieważ one naprawdę stworzą taką fajną, ciekawą stylizację i zobaczcie, na przykład można je założyć do takiego właśnie basicowego stroju, takich jeansów, tak w ogóle szczególnie jasnych, bo to ładnie wygląda i powiem Wam, że mnie się w ogóle taka biżuteria kojarzy z Magdaleną Pieczągą teraz. Jest mnóstwo właśnie takich fajnych stylizacji z dłuższymi kolczykami, to ładnie, elegancko wygląda, przede wszystkim modnie, więc macie też hasło rabatowe od Mateusza -20% na całą kolekcję z hasłem SKIN20, w związku z tym skróciliśmy trochę hasło, żeby nie było takie skomplikowane, bo muszę Wam powiedzieć, że mnóstwo było kombinacji odnośnie tego kodu, także SKIN20 macie -20% na całą kolekcję, na nową, na moje celebrytki, także zobaczcie, co jest na sklepie, jeżeli macie ochotę sobie uzupełnić troszeczkę biżuterii albo coś kupić właśnie po świętach jako prezent od kogoś, to moim zdaniem idealna. Wypełniłam sobie troszeczkę stylizację o nowe spodnie i muszę Wam powiedzieć, że bardzo się inspirowałam ostatnio Zarą, dużo mam stamtąd spodni. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona i przede wszystkim z jakości i z tego, jakie one są wygodne, bo one nie są ani za duże, ani za małe, także rozmiar 36 u mnie jest po prostu wręcz idealny, także zawsze na Zarze czy na Reserve kupujesz po prostu 36. W tym modelu można by się pokusić o mniejszy rozmiar, ale muszę Wam powiedzieć, że one po prostu są bardzo wygodne przez to, także to są takie właśnie paperback. I to są, słuchajcie, spodnie, które ja Wam może pokażę troszeczkę niżej, które po prostu są turbo wygodne. Zobaczcie, jak one się prezentują i to jest naprawdę mega fajna stylizacja. Dlatego właśnie Wam mówiłam, że te kolczyki były idealnie do nich pasowały. One są przede wszystkim takie luźne, gumka nie ciśnie i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę super. I one właśnie są takie 3/4, tak nawet nie do końca, nie wiem, czy to 7/8, ale słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że idealna długość do takich na przykład botków jest, słuchajcie, super, także mi się bardzo podoba i ostatnio właśnie pisałam z jedną z Was, że kupiła te spodnie, no ale pasowały jej do trampek, a zobaczyłam moją stylizację właśnie z tymi botkami, one są z Dizzy.
Tak, z Dizzy. Muszę spojrzeć na swoje na pudełko. I powiedziała, że zostawię. Także bardzo się cieszę, że mogę Was też inspirować. I bardzo podobny krój, w zasadzie identyczny. Też jest w różnych kolorach, pisałyście mi. O, zobaczcie, tu jest Zara. O. Też od razu Wam może zrobię screena. Zobaczcie sobie. O. Są takie właśnie zielone. One bardzo fajnie wyglądają, bardzo fajnie leżą. To też jest, słuchajcie, super na lato, na teraz, na jesień, zimę. Także rewelacja. I jeżeli chodzi o dalsze spodnie, to są takie fajne, eleganckie. Ja założyłam do mojej przyjaciółki na urodziny i powiem Wam, że naprawdę pięknie leżały. I też z bardzo podobną bluzką, tylko że miałam wyciętą właśnie w kwadrat. Bardzo lubię ostatnio takie dekoldy w kwadrat, bo ładnie wyglądają. Ładnie odsłaniają tutaj właśnie dekolt i można tak ładnie rozświetlić. Także jeszcze zimą, jak macie długi ręk, można dodać odrobinę blasku, także dla mnie super. I zobaczcie, jakie piękne spodnie od Zarki znalazłam. Za 60 zł. Ja Wam bardzo polecam i to jest SK. To jest SK akurat. Ja Wam w ogóle bardzo polecam wejść na dział promocji. Zara kiedyś mi się kojarzyła z bardzo drogimi ubraniami, z tym ja tam w ogóle nie robiłam zakupu. Stwierdziłam, że ok, Lizert jest bardziej przystępny. Ale słuchajcie, w momencie, kiedy zobaczyłam ceny i weszłam na dział zniżek, gdzie są naprawdę świetne stylizacje, pokazane jak to można nosić i przy okazji naprawdę przecenione rzeczy, to powiem Wam szczerze, że zmieniłam zdanie i teraz non-stop jestem na Zarze, także bardzo fajne. A te już, słuchajcie, z kolei kupiłam, już Wam mówię, często muszę spojrzeć na metkę, Mojito. Te mogły być, mogłam się pokusić, że mogłyby być 34, bo mają dużo elastanu, w związku z tym macie po prostu też komfort noszeniu na brzuchu. I zobaczcie. Tutaj mamy właśnie takie spodnie i one są, słuchajcie, turbo wygodne, bardzo fajnie leżą, są jasne. Ja właśnie takich jasnych spodni nie miałam w swojej jakby kolekcji. Muszę Wam powiedzieć, że do tej pory się bałam nosić jasne spodnie, ale słuchajcie, noszę właśnie z tymi botkami. Świetnie to, słuchajcie, wygląda, a dodatkowo, co mi się to podoba, że teraz nie ma takich pogód, że wiecie, leje, jest brudno, szaro, nie, jest często sucho, w związku z tym naprawdę można nosić i jasne buty, i jasne spodnie, także Wam bardzo polecam. A teraz przejdziemy do swetra. I powiem Wam, że ja ostatnio uwielbiam golfy, kiedyś w ogóle nie nosiłam takich swetrów, w ogóle to było nie do pomyślenia, natomiast jak mi się zmienił styl, to stwierdziłam, że i do koloru włosów, i w ogóle taka odmiana, świeżość w noszą takie właśnie swetry i fajnie wyglądają właśnie w sezonie jesienno-zimowym, nie jest Wam zimno. I to jest, słuchajcie, taki sweter z Reserved, z taką złotą nitką, jak w ogóle piszecie złota nitka, to znajdziecie ten sweter, on ma, słuchajcie, takie bufiaste rękawy, wiecie, że ja takie bardzo lubię i w ogóle to fajnie wygląda, muszę Wam powiedzieć. Także zobacz, nawet do tych kolczyków pięknie to się prezentuje. Jest mięciutki, jest bardzo przyjemny, także dziewczyny, ja uważam, że sweter to jest taki must have, jeżeli chodzi o stylizację jesienno-zimową. Bardzo fajnie wyglądają. Wiecie, że mam kilka takich właśnie swetrów ostatnio, ten biały robi furorę i bluzka z takimi bufkami, także ja w ogóle lubię, jak coś się tutaj dzieje ostatnio. Kiedyś jak na przykład miałam troszeczkę więcej kilo, to nie lubiłam właśnie takich bufiastych ramion, gdzieś tam takich grubszych rękawów, a teraz jest, słuchajcie, super. I zobaczcie, nawet do tych spodnie to bardzo fajnie wygląda. Mam jeszcze, słuchajcie, sweter, który naprawdę rewelacyjnie wygląda i to jest sweter z Mojito. Słuchajcie, Mojito ma w ogóle bardzo fajny sweter, także też Wam polecam. Możecie sobie zajrzeć i to jest taki wielki sweter, który ma też takie szersze jakby rękawy, co mi się bardzo podoba. I zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Możecie założyć ponownie. Słuchajcie, te botki są bardzo uniwersalne. One praktycznie do każdych jasnych kardiganów pasują. Są w ogóle turbo wygodne. Także jak mi się uda podlinkować, to Wam zostawię na dole w opisie. I mam, słuchajcie, jeszcze 3 kardigany. Bo ostatnio na Lizard, słuchajcie, była bardzo fajna promocja, minus chyba 30%. No, udało mi się upolować bardzo fajne rozmiary. Ja mam w tych wszystkich kardiganach SK. W ogóle biorę SK albo 36. I zobaczcie, tutaj mam taki kardigan i ten najczęściej u mnie widzicie w stylizacjach. Także ten jest, słuchajcie, do wszystkiego. On ma takie właśnie dwie kieszenie, jest turbo mięciutki. Pisałyście mi, że takie podobne są na House'ie. Zobaczcie, one fajnie wyglądają. Także ten kardigan, słuchajcie, jest praktycznie do wszystkiego. Jak na przykład nie mam ochoty na taki, wiecie, mięsisty sweter, idę do pracy, szybko sobie coś zarzucam, to taki. Także tutaj macie porównanie, jak one wyglądają. I coś, co jest bardzo eleganckie.
I to jest już taki właśnie jesień, wiosna, kiedy po prostu chcecie sobie coś zarzucić, jak macie chłodny poranek, taki fajny, sztywny, bo on, słuchajcie, ma takie fajne zakładki, to ładnie wygląda, bardzo tak basicowo. Słuchajcie, każdej szoperki, ponownie słuchajcie, bodki, bodki, ja uważam, że bodki warto mieć w swojej kolekcji, bo naprawdę pięknie wyglądają. I zobaczcie, jak to się ładnie prezentuje. Piękne w ogóle, zobaczcie tutaj, może z bliska zobaczcie sobie materiał. O, on jest taki prążkowany. Coś takiego, bardzo ładnie wygląda. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że stylówka zrobiona jeansy, zakładacie jakiś basicowy t-shirt i macie, słuchajcie, stylówkę gotową. I ostatni, słuchajcie, kardigan. To jest taki. I to jest, słuchajcie, mój hit. Jest tak miły. To jest też Reserved SK. I on się też tak zakładkowo zamyka. Ma ładne rękawki. Słuchajcie, co jest ważne? Ma kieszenie, więc to może wam posłużyć jako kurtka, klucze, tam rzucicie telefon. Zakładacie też jeansy, jakieś czarne spodnie, brązowe, woskowane. Słuchajcie, to będzie świetnie wyglądać. Ponownie zobaczcie bodki. Także te bodki, słuchajcie, praktycznie do każdej stylówki wam pasują. Zwraca się, słuchajcie, w związku z tym fajna inwestycja na właśnie, słuchajcie, każdy sezon, bo praktycznie te wszystkie rzeczy możecie nosić w sezonie jesienno-zimowym. Ja już nie kupuję na przykład bardzo, bardzo ciepłych butów zimowych, bo po prostu mi jest za gorąco. Jest cały czas na plusie praktycznie, w związku z tym wiecie, jak to jest. No, także jeżeli chodzi o swetry, kardigany, to mamy z głowy. A teraz przejdziemy do kurtek. I właśnie szybko do butów. Może takiej basicowej kurtki, którą noszę bardzo często i ona jest naprawdę świetna. To jest kurtka z Mojito. Wiem, że na nią polujecie. Ona jest, słuchajcie, w kilku kolorach. Wiem, że jest czarna, taka imitacja skórki. Bardzo mi się też podoba taka miedziano-karmelowa. Bardzo ładna, ale już moim zdaniem za dużo by było tego karmelu, bo mam na przykład dużo takich jasnych czapek, różu, więc wiecie, ta kurtka jest naprawdę uniwersalna, bo muszę wam powiedzieć, że różowe na przykład dodatki do niej, jasne, karmelowe, czy takie brązowe, słuchajcie, świetnie wyglądają, zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Ma fajną stójkę w postaci też kaptura. Ten kaptur też ładnie wygląda. W ogóle ta kurtka jest bardzo twarzowa, ja ją podlinkuję. Ja mam rozmiar 36, jest, słuchajcie, idealna. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Ja zaraz założę może szalik do niej, żebyście zobaczyły. Ten szalik jest, słuchajcie, z zeszłego roku z Reserve, także nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. Może bardzo podobny. O, zobaczcie. Ja sobie często robię w ten sposób. Tutaj zawijam. Ja lubię takie właśnie bardzo duże, duże szaliki. I zobaczcie. I praktycznie macie stylówkę gotową. Tak to wygląda. Zobaczcie, więc myślę, że to naprawdę super, super się prezentuje. Więc to jest Mojito. A teraz wam pokażę kurtkę z Mojito. Dzisiaj jest naprawdę, słuchajcie, dużo Mojito. I na tą kurtkę też polujecie. Wiem, że, słuchajcie, jest rozmiarówka wyprzedana. Ja polowałam na nią miesiąc i w momencie, kiedy dostałam maila, od razu odpaliłam, słuchajcie, zakupy. Nawet nie patrzyłam na żadne kody rabatowe, żeby nie stracić czasu. I ona kosztowała 250 zł i muszę wam powiedzieć, że jest piękna. Nie wiem, jak to nazwać, to nie wiem, czy to jest pilotka, nie wiem, słuchajcie, no po prostu taka kurtka, krótka. I ona tutaj jest, słuchajcie, z takim misiem, zobaczcie. I wygląda w ten sposób, jest po prostu piękna. Wam się pokazuję tutaj basicowej stylizacji, ponieważ tutaj do wszystkiego mi pasuje, zobaczcie. I teraz, słuchajcie, ją zapniemy. Ja wam dam linka do tej kurtki, bo ona jest, słuchajcie, jakby na sklepie, więc można polować, może wam się uda na jakichś przecenach. Zobaczcie. Tak, słuchajcie, wygląda. Bardzo to fajnie wygląda. I jest też ciepła, także muszę ją, słuchajcie, potestować, bo teraz jest naprawdę ciepło. Nie warto się przegrzewać. Też jak idziecie na jakieś zakupy, shopping, to słuchajcie, macie stylówkę gotową. Bardzo fajnie wygląda do shopperów. I to futerko, słuchajcie, bardzo ładnie wygląda. Tak ekskluzywnie, więc moim zdaniem 250 zł to jest dobra cena za taką kurtkę. No i pokażę wam płaszczyk na koniec. Płaszczyk jest, słuchajcie, hiciorem. To jest płaszczyk z Pimki. Ja wam tutaj, żebyście sobie może zrobiły screena, może uda mi się też podlinkować, bo jest na Zalando, słuchajcie, za 220 chyba złotych. Ale wyświetliło mi się, że, bo ja mam, słuchajcie, S-kę. Pamiętam, że chyba musiałam polować na rozmiar. Także, o, zobaczcie. On jest po prostu śliczny. Tak, słuchajcie, wygląda. Rozpięty.
tak, słuchajcie, wygląda zapięty i związany. Ja mam rozmiar S, słuchajcie, mogłam się pokusić o mniejszy, nie wiem, XS, ale powiem wam szczerze, że jak zwiążę albo noszę luzem, no to fajnie wygląda i teraz jak na przykład jesteście autem, gdzieś tam wyskakujecie, to jest super, można jakiś szalik założyć i jesteście ready. Także jeżeli chodzi o kurtki, to mamy to za sobą, także trzy kurtki nowe, taki płaszczyk, a teraz szybko pokażę wam buty. Ja sobie zamówiłam trzy pary nowych butów, tak planowałam, żeby po prostu w różnych sytuacjach były mi potrzebne, więc zacznę może od tych klasycznych. I te butki są, słuchajcie, świetne, ja muszę wam powiedzieć, że je bardzo, bardzo noszę. Na początku one są, słuchajcie, wąskie, więc może was nawet nie upijać, tylko po prostu czujecie tą wąskość buta. Natomiast muszę wam powiedzieć, że one później tak w miarę się nawet nie rozbijają, po prostu dopasowują do stopy i w ogóle nie odczuwacie, ja mogę je nosić cały dzień, idę do pracy, jestem w pracy czasami w tych butach. To muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle nie czuję dyskomfortu. Są bardzo wygodne i przede wszystkim kolor mi się podoba i krój, bo słuchajcie, to jest coś zupełnie innego. Takie fajne botki a la kowbojskie, ale muszę powiedzieć, że do wszystkiego pasują. Pytałyście mnie też o te buty, które można dostać w CCC stacjonarnie, więc tam możecie je też przymierzyć. Dizzy pojawiło się z niektórymi modelami właśnie w CCC i mam taki właśnie wygodny. Muszę wam powiedzieć, że te buty mi się strasznie podobały. W sklepie wyglądają super. Mówię, Boże, jaki ładny model buta. Patrzę, mam ten sam, słuchajcie, także no jednak podobają mi się zawsze te same rzeczy, gdziekolwiek są postawione, także one się naprawdę ładnie prezentują i na żywo, i na sklepie, wyglądają praktycznie identycznie. To futerko mi się bardzo podobało i muszę wam powiedzieć, że do tych spodni też, słuchajcie, będą super wyglądać, są mega wygodne. Tutaj jest takie obicie właśnie skórkowe i też jest takie puszyste, miękkie, w związku z tym nic was tutaj nie upija. Bardzo wygodne buty z takim wiązaniem, więc to są takie butki, które wam chciałam pokazać. A teraz pokażę wam na koniec coś, co się bardzo mojemu mężowi nie podoba, ale pisałyście mi, że wy też tak macie, jak pokazywałam wam na Instastory, także wpadajcie też na bieżąco na Instagram, bo tam wam szybkie mierzymy, pokazuję i wtedy robicie chyba najwięcej zakupów, bo po prostu widzicie szybko na bieżąco, jest rozmiar, a zanim będzie mierzymy, to często mija miesiąc, w związku z tym chcę sobie uzbierać kilka rzeczy, żeby wam pokazać. To pisałyście mi, że waszym facetom też się nie podobają te buty, a wy jesteście po prostu zachwycone, takie fajne śniegowce, super to wygląda i to jest, pytałyście się mnie, czy nosiłam je, słuchajcie, jeszcze nie, bo nie było śniegów, ja czekam właśnie na moment, kiedy będę śnieg. Ja pamiętam, że w zeszłym roku albo dwa lata temu miałam takie też właśnie fajne śniegowce, takie grube, z takim futrem tutaj. I wtedy pojechaliśmy właśnie do Olsztyna w styczniu i było tyle śniegu, że te buty były wprost idealne. Także one są wygodne, wiecie, żeby z dzieckiem iść na spacer, żeby się po prostu potarzać w śniegu, a nie, że musimy wracać za chwilę, bo buty wam przemokną, także rewelacja. I ja kupiłam, słuchajcie, te wszystkie modele na minus 35, ale muszę wam powiedzieć, że ja, jak widzę takie duże promocje, to wtedy zaglądam, bo powiem wam, że jak jest minus 20, 15, absolutnie w ogóle nie korzystam z tych zniżek, bo wiem, że Dizzy, Renę, jak po prostu dorzucam do pieca, to naprawdę można nawet na minus 40 kupić buty, także też polujcie i nie łapcie się na te promocje minus 15%, bo nie ma, słuchajcie, sensu. Także takie butki. No i co, trzy pary butów. Kilka swetrów, kilka kurtek i tak właśnie, słuchajcie, powstaje, mierzymy. Także mam nadzieję, że się doczekałyście tej serii, dajcie koniecznie znać, co sądzicie. Pamiętajcie o zniżce na biżuterię, naprawdę piękna i muszę wam powiedzieć, że Mateusz naprawdę ostatnio fajną kolekcję wrzucona w sklep, także bardzo fajnie, że mogę wam od razu na szybko pokazać. Także co, widzimy się w kolejnym filmie, ściskam was ciepłutko i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!